Jest 27 czerwca, godzina dokładnie 9:52. Jesteśmy z Pawłem umówieni na godzinę 15, ponieważ to właśnie wtedy będziemy wyłaniać zwycięzcę konkursu. Do wygrania był jego plastron, do wygrania był również jego autograf. Będziemy strzelać z łuku. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Mamy styropian. Mamy też łuk. Oprócz łuku mamy również strzały. Oprócz tego mamy również takie rzeczy. Mamy również taką rzecz. Ale nie ma jeszcze osoby, która będzie odgrywała pierwsze skrzypce i to on będzie strzelał. Całą robotę wykonuję ja, on przychodzi i strzela. Zobaczymy, może mi pomoże wykonać tą robotę, bo ma być zaraz. Jest godzina 11:10. Miał być o 15, ale będzie niedługo. Godzina 13:22, piękna, słoneczna pogoda, jest dość ciepło, delikatnie wieje wiatr. Już z nami jest, proszę Państwa, ten, który strzeli dzisiaj. Jeszcze nie wiadomo chyba, co strzeli. Witam, Paweł. Paweł, cieszysz się, że tu jesteś? Jak najbardziej, no, tylko zdecydowałem się zasponsorować ten wspaniały konkurs zwyczajnego konsumenta. Czekałem na ten dzień. A więc tak, proszę Państwa, losowanie odbędzie się poprzez strzał. Mamy tutaj łuk, przekazuję go temu, który strzelać będzie. Mamy również tarczę. A więc tak, no, będziemy strzelać, strzelać nie umiemy. Nam strzelać nie kazano, ale strzelać chcemy. Jak taka tarcza zachęcająca, no to strzelać trzeba. Oczywiście nikogo nie faworyzujemy. Nigdy nie strzelałem, nie umiem strzelać. Na pewno będzie to losowa osoba. Wieje wiatr, więc zawieje strzałę w jakąś tam stronę. My tymczasem udajemy się do lasu, żeby nikogo po prostu nie zastrzelić. A przepraszam, a jak ktoś w ogóle, jak Paweł nie trafi w tarczę? Wydaje mi się. Idziemy sobie do góry, jest bardzo stromo, dlatego też proszę uszanować nasze poświęcenie. Paweł mówi, że się nie da, ale ja mówię, że się da. Tam jest las, możesz tam ujęcie lasu zrobić. A przed nami jeszcze kawałek drogi. Znajdziemy jakieś miejsce odpowiednie do zrobienia wystrzałowych ujęć. Paweł mówi, że się nie da. Jak to działa? No normalnie, otwierasz i strzelasz. I? Musisz połączyć elementy. Spokojnie. Nie z tej strony. Co nie? Faktycznie. Dobra, wiadomo, nie? A gdzie jest ten? To jest Byszek, a to tak ma się latać? Nie wziąłem cięciwy. No co ty gadasz? Spoko, zlecę po nią. Po pewnych problemach technicznych jesteśmy ponownie. Weź to, Zbyszek. To ma tak latać? No bo jak będzie cięciwa, to będzie napięte. Coś tu się wydarzy. Za krótka. Dają radę. Dałeś radę. Gratulacje. Wybierz strzałę. O! Cholera. Dobra, nieważne. Będzie źle. Dobrze. Tak ma być. Nie, tak nie może być. No może tak być, bo tak jest. Dobra. Gdzie on znosi? Odległość 20 metrów, a wy dziewczyny lepiej się usuńcie. Wybieram tam, mam pewne kolotki. Okej. A więc tak, tu jest tarcza, w nią się celuje. Jeśli Paweł trafi, za pierwszym razem to jest przegość. Oczywiście, że trafi. Nie stój tam.
Nie. No, nie jesteście pewni w miejscowości, tak? Nie, ja się uczyłem na YouTubie tak. Szczelać. No już grywał 20 minut temu. Cel Andrzej Stękała. Andrzej, mam nadzieję, że to powęduje do ciebie. Jak nie, to nagrodą pocieszenia będzie, że będziemy spać razem na następnym obozie. Także odmiany. To nie jest taki problem. No nie jest tak, jest niżej chyba? Co niżej? Jak niżej? No dobrze nie. Jest. Nie idzie tam i grzybia z zadem. Także filmik będzie za 3 dni, bo zanim coś trafię. Mówiłem, że niżej. Kurde, to jest ciężkie. No. Prawie. Prawie, no. Dobra, jak to mówiłem, do 3 razy sztuka, nie? Jak nie trafi, to odwołujemy konkurs. Ale poleciała dziwaczka, nie? Dobra, dzieciaki, tak naprawdę to się zgrywałem i jestem dobry i teraz trafię prosto w Andrzeja. Ty, no finezyjnie poszło. Bo ona nie ma tego stateczka. Dobra, ci odam. Nie znasz się człowieku na ucznictwie. Prawie. No blisko, musisz nie, bardziej w lewo. Blisko, blisko. Bo wiatr osłabł. Jesteś łucznikiem, musisz być skoncentrowany. Jestem. Tylko wyłącznie na strzale. Patrz, teraz ci siądzie. Czemu ona skręca? Mam ja trafić? Nie tak, że ja jestem słaby, tylko po prostu... Ja trafię za pierwszym razem. Przekazałem mu pałeczkę, bo cwaniak mówi, że za pierwszym razem trafi. No ktoś musiał wziąć sprawy w swoje ręce, bo po prostu... I zobaczy, że to nie jest takie... Nie mogę patrzeć na taką amatorszczyznę. Zobacz. Stękałe. Fantastycznie, ty! To jest za pierwszym razem, żeś posłał daleko w krzaki, więc... Jecha tam. Skubany. Come on, ty, prawie w Andrzeja. Patrykowski Y. No pięknie. Proszę Państwa, szczęśliwym zwycięzcą jest Patryk. Co to? Koski i Y. Koski. A więc tak, zwycięzca został wylosowany, no ale musimy jeszcze trafić tutaj Andrzeja. Andrzeja oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Nie wiem, czy Paweł chcesz go pozdrowić, bo żeś się już go napozdrawiał. Absolutnie nie. No to nie, ale ja pozdrawiam. Stąd? Z niższa chyba, albo... Ale ułatwienie dla ciebie może być takie, no bo jednak sobie nie radzisz tak dobrze. Nie? No ty ci nie. No nic, tak tylko wspomniałem. Na tarczy został nam tylko nasz wspaniały przyjaciel, jakim jest Andrzej Stękała. Oczywiście za najciekawszy wpis został dodatkowo wylosowany. Nie miał żadnego wpisu. Nie miał żadnego wpisu. Nie, zagłosował na siatkówkę, nie? Andrzej, jak trafię, to na obozie będę ci kawę robił. Ojdź. Ty mi musisz nosić. To się wytnie, nie? Wytnie się, wszystko się wytnie, pewnie. Dwie zawodniczki przygotowują się w tej chwili do swoich prób. Nie wiem w ogóle. Zawiódł na całej linii. Kuba, lepiej się odsuń, bo to może być... Nie no, Jana to jest profesjonalista, moim zdaniem. Nagrywasz? Tak. Streamek na Facebooku, stary strzela z łuku. Jesteśmy już po konkursie. Paweł za chwilę zdradzi poprawną odpowiedź i powie, jak mu się strzelało. A więc poprawna odpowiedź to było MotoGP. Cóż, strzelało mi się fantastycznie, tylko łuk jakiś dziadowski, no wiecie, nie? Byle czym, no to nie strzelę, nie? Ale jak najbardziej konkurs fantastyczny i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę dostanę szansę zasponsorować konkursy tego fantastycznego człowieka. Oczywiście, spodziewajcie się kolejnych konkursów. W tej głowie jest tyle pomysłów, że się prawie nie mieszczą, ale się mieszczą, bo głowę mam pojemną. Tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję Paweł za możliwość wykonania takiego wspaniałego konkursu. Gratulujemy zwycięzcy. Oczywiście niech zwycięzca zgłosi się w wiadomości prywatnej. Ja się do niego zgłoszę, bo jestem porządny gościuwa. Dobra. Bierzcie udział w konkursach, obserwujcie wszystko, co się dzieje u mnie, bo jak ja coś robię, to jest najlepiej. Pozdrawiam. No i po konkursie wracamy z walizką pełną siana. Wow! Padalec. Padalec? Tak. Ale nie żywy. No bo padł. A może konkurs następny będzie z udziałem Andrzeja Stękały. Kto wie, kto wie. Może zasponsoruje walizkę. Może. Andrzej, to było do ciebie. Zbieram złom, nie widzisz tu?